Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie? Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach Car Vertical. Pan Romek bardzo poleca, serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdro 600 dla was wszystkich. Zdrowia. Co my tu próbujemy? O, tu było zawsze zamknięte. Może plac się uzupełnia. GTD włączony, gdzie on stoi? A myślę, że przy tych tanich. Szukam dla widzu na skórce, a tu skórki nie ma. Gietrek tu stoi dość długo, także... Tu są grubsze sprawy. Tu są grubsze sprawy, tu sobie wejdziemy spokojnie. To jest Maxik. W Estelainie, kurde. Jakby taki Esteline, parak pięknie, w automacie. Jakby taki siat w Estelainie, w prądzie. Wiesz, klapeczka, jest klapeczka. No. Proszę cioci, proszę wuja. How much? Zaraz zobaczymy, ile on tam maciowo kosztuje. Świeżo przyjechany, bo nie myty w ogóle, cały zmazany, cały brudny. W Este pakiecie. Jest naczelnik gminy, zobaczmy, co tu jeszcze można zapytać. Przy okazji Mazda 6. Mój Boże, zapytamy też o to. I to koniecznie zapytamy o to. Proszę Państwa, byłem na niemieckiej wsi, bo umówiłem się z pewnym panem, żeby kupić sobie auto na zmianę w grudniowym miesiącu w 19 roczniku. Ale uwaga, 60 tysięcy przebiegu. Czy Państwo widzieli, jaki to model? Ja wiem, że to jest uwalone jako świnia. Model ten sam, bo dobrze nie się jeździ. Kółka te same. Do tego 19 mi dorzucił letnie. Niebawem pewnie jakiś materiał o tamtym pojeździe od pana. Od pana, jakże mu na imię zapomniałem. Ale sympatyczny facet. Kłaniam się nisko. Spod niemieckiej wsi. To spotkanie było na Aralu. I przy superboksie. I przy fitnessie. Przy lotnisku, widzicie go? Leci. Na wakacje. W lutym, kuźwa. Proszę Państwa, mijam się plac Alików ostatni dzisiaj. Jednak dzień miałem około godziny 5. Taki słabszy niż mocniejszy, bo... Nie wiem, czy widać... O! Raz na rok musi mi pieprznąć szyba. Kurde, i nawet nie było... Słuchaj, cyknięcia. Było wielki opad śniegu w okolicach Śląska. Nadup cało śniegiem, nieźle, mamy luty, wiadomo. Dziwna sprawa, śnieg, ha, ha, ha. A u Niemca wiadomo, jak to luty obój buty. I kurna, Metallica oczywiście w tle. Ale kurde, mam taki troszkę skopcony dzień przez tą broken szybę. Ja wiem, że mam autoszybę, że mam wszystko, go znów te Car Verticale odpalicie, będziecie chcieli tą furę kupić, a tam dwa upierdzielenia fury. Dwie szyby zmieniane. Niebawem trzeba będzie zrobić szybę nową, bo jak mi to pójdzie w górę, zazwyczaj idzie w górę, nigdy nie idzie w dół. Bo mu idzie w dół. O, teraz dziadykę widać. A u Niemca już słoneczniki w lutym raczej na drzewach nie rosną. Musimy na polach. Piękna akcja. O, jogginger. Czy Ratzinger? Nie, jogginger, przepraszam. Niemiecka wsi, spokojna, elegancka. I ta szyba broken, ale katastrofa. Troszkę jak w Oświęcimiu.
Okej, okay, nieważne. No chciałem się tak właśnie z Państwem podzielić tą szybą pękniętą, bardzo mi przykro. Pierwsza zła na centralnym środku. Żeby tak szła w dół, to można jeszcze kilka tygodni pojeździć, ale ona oczywiście pójdzie w górę. I w górę nad same oczy kierowcy. Dziękuję, kłaniam się raz jeszcze. Proszę Państwa, jarzem back tu z powrotem. Wziąłem sobie na stanowisko mistrzów, bo wysłałem wcześniej panu szanownemu autko, którego tu nie widzę. Czyżby sprzedali, jakby nie było? Niemożliwe. Czy to nie ten plac? No jak nie, przecież tu stało. A4, A4 z radarami. Tylko chwileczkę przejdźcie, dajcie szansę. Idę badać, gdzie może być. No nie ma, to się wyłączy.